Małgorzata Kidawa-Błońska spotkała się z mieszkańcami Chodzieży. Wicemarszałek Sejmu i kandydatka Platformy Obywatelskiej na urząd prezydenta RP odpowiadała na pytania dotyczące m.in. 500+, wieku emerytalnego i kampanii wyborczej. Marszałek Sejmu Elżbieta Witek ogłosiła datę wyborów prezydenckich na 10 maja. Po publikacji tej informacji oficjalnie ruszyła kampania wyborcza. Kandydaci spotykają się z mieszkańcami w całej Polsce. W środę Wielkopolskę odwiedziła Małgorzata Kidawa-Błońska. Kandydatka Platformy Obywatelskiej przekonywała do siebie mieszkańców Chodzieży. Rozmawiam, naprawdę rozmawiam z Polakami, słucham ich, nie krzyczę na nich. A co najważniejsze, Polacy mają świadomość, że ja zawsze będę stała na straży Konstytucji, bo Konstytucja i prawo to jest dla mnie rzecz bardzo ważna. Mieszkańcy zgromadzeni w Centrum Aktywności Seniora zadawali wicemarszałek pytania dotyczące m.in. stanowiska wobec 500+. Kandydatka PO krytycznie skomentowała skutki programu, ale nie chce z niego rezygnować. Jej zdaniem należy się skupić na poprawie sytuacji na rynku pracy, który mocno ucierpiał przez rządowy program. Sporą część dyskusji poświęcono również służbie zdrowia. Służba zdrowia to jest temat niezwykle ważny, bo dotyczy każdego, tak? Czy się starszym, czy młodszym, czy dzieckiem, czy kobieta w ciąży, czy kobieta w okresie macierzyństwa. Każdy jest absolutnie zainteresowany służbą zdrowia. Nie brakowało rozmów o kampanii wyborczej. Małgorzata Kidawa-Błońska zapowiedziała, że w jej sztabie nie będą pracowały osoby, które były zaangażowane w przegrane przez Platformę poprzednie wybory. W związku z tym szefem sztabu został Bartosz Arłukowicz. Po zakończeniu spotkania mieszkańcy Chodzieży skomentowali jego przebieg. Chciałem po prostu się też przekonać, m.in. jaka jest pani marszałek. No i przyjemnie się zaskoczyłem, pozytywnie. Jestem bardzo zadowolona, tak. Usłyszałam wiele ciekawych rzeczy. Oczywiście będę głosowała na panią marszałek. Małgorzata Kidawa-Błońska została kandydatką Platformy Obywatelskiej na prezydenta, wygrywając partyjne prawybory z prezydentem Poznania Jackiem Jaśkowiakiem. Oprócz niej start w wyborach zadeklarowali również aktualny prezydent Andrzej Duda, szef PSL Władysław Kosiniak-Kamysz, jeden z liderów Lewicy Robert Biedroń, Krzysztof Bosak z Konfederacji oraz kandydat niezależny Szymon Hołownia.